Dzień dobry, witajcie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj znowu chciałbym przeczytać historię z kartki z mojego kalendarza, dlatego że jak ją przeczytałem, to tutaj jakbym czytał własną historię, to co wydarzyło się w moim życiu przez właśnie lata, kiedy, kiedy myślałem, że jestem chrześcijaninem. Więc pozwólcie, że podzielę się właśnie, co jest na tej kartce z kalendarza. Rozpoczyna się to wszystko wersetem z Ewangelii Świętego Jana z trzeciego rozdziału, trzeci werset odpowiadając Jezus rzekł mu. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I dalej czytamy taką historię. Wychowano mnie w kulturze chrześcijańskiej. Biblię zawsze uważałem za świętą księgę. Gdy byłem nieco starszy, zostałem członkiem pewnego Kościoła i pracowałem w nim przez wiele lat. Często miałem możliwość rozmawiania z pastorami, diakonami i prezbiterami, jednak nikt nigdy nie zapytał mnie, czy jestem dzieckiem Bożym. Planowałem kościelne uroczystości, zarządzałem finansami i organizowałem występy muzyczne podczas nabożeństw. Mimo to nikt nigdy nie zainteresował się moją osobistą relacją z Bogiem. Miałem udział w zewnętrznym planowaniu i budowaniu chrześcijaństwa, ale nigdy nie rozmyślałem na temat jego wewnętrznych i duchowych aspektów. Któregoś dnia spotkałem kolegę z pracy i opowiedziałem mu o tym, jak zmienił się Kościół w ostatnich latach i o ile bardziej jest teraz aktywny. On zaś odpowiedział: Możliwe jednak, o wiele ważniejszym pytaniem jest, czy głoszona jest w nim biblijna Ewangelia. Czy jasno wskazuje się na to, że każdy musi osobiście pojednać się z Bogiem i zostać zrodzony na nowo? Odpowiedź ta zaskoczyła mnie, gdyż do tamtej pory nigdy nie słyszałem, że istnieje konieczność osobistego nawrócenia się. Zacząłem się więc dopytywać. Mój kolega zaś poświęcił mi czas i w spokoju wszystko wyjaśnił. Człowiek nie może zostać uratowany przez dobre uczynki czy obrzędy religijne, lecz jedynie dzięki zwróceniu się do Boga i przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Zirytowany, wzburzony, ale jednocześnie zaciekawiony, słuchałem, gdy czytał mi Biblię. Z Biblii następujący werset: Ten, kto pragnie Niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Napisane jest tam ten i kto, co pokazuje, że słowa te zwracają się do każdego osobiście. Wtedy zrozumiałem, iż ani przynależność do jakiegoś kościoła, ani praca w nim nie mogły mnie zbawić. Musiałem narodzić się na nowo, całkiem osobiście i jedynie z łaski. Ta historia. Naprawdę wydaje mi się, tak by była moją historią. Ja również wychowałem się w kulturze chrześcijańskiej, w rodzinie chrześcijańskiej i tak samo właściwie już od małego służyłem w kościele, grałem, również przygotowywałem różnego rodzaju koncerty. W szkółkach niedzielnych również udzielałem się, mówiliśmy jako dzieci, wierszyki. Następnie przygotowywałem i organizowałem nabożeństwa. Wiele, wiele tych. Rzeczy właśnie wykonywałem, ale nikt nigdy nie zapytał się mnie: Czy ty jesteś narodzony na nowo? Jaka jest twoja relacja z Bogiem? Po prostu przyjmowano, że tak to już jest. Pewnego razu, kiedy już byłem dorosłym człowiekiem, kiedy miałem własną rodzinę i uczęszczałem do, do kościoła, do, do, do kolejnego tam kościoła, ze względu na to, że przeprowadziliśmy się. Przyjechał pewien misjonarz z, z Ameryki i ten misjonarz na, na kazaniu powiedział, że nie każdy jest dzieckiem bożym. I to mnie tak strasznie zaskoczyło, jak to nie każdy jest dzieckiem Bożym. No i oczywiście on jeszcze mówił, że nie każdy, kto chodzi do kościoła, jest dzieckiem bożym. Przytoczył tam fragment z Ewangelii Jana z pierwszego rozdziału 12 werset tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Nagle zrozumiałem, że nie każda osoba, tak naprawdę, która przychodzi do kościoła, która mówi, że wierzy, jest tym dzieckiem Bożym, ponieważ to Bóg decyduje, komu daje to prawo i daje oczywiście prawo tym, którzy wierzą, jak czytaliśmy. Ale co to oznacza, że wierzę? To znaczy się, że poddaje się pod każde Jego słowo. Niestety, ja musiałem przyznać, że Poddaje się pod każde słowo. No i nie wytykając innym, no ale też widziałem, że wiele z tego, co robimy, chociaż służymy w kościele, to, to zupełnie omijamy pewne sprawy, a niektóre rzeczywiście wykonujemy wbrew w słowu Bożemu. Czy w takim razie mogę być dzieckiem Bożym, czy mogę powiedzieć o sobie, że jestem osobą wierzącą, ponieważ służę w kościele. Właśnie nie chodzi o, o służenie, tylko chodzi o to, czy w danym kościele jest głoszona Ewangelia. Zacząłem się zastanawiać, jak to jest, czy w tych kościołach, w których byłem do tej pory, to nie, nie, nie było Ewangelii, czy ja nie zwróciłem na coś uwagę? Przez tyle lat od małego, żebym ja nie słyszał prawdziwej Ewangelii, strasznie mnie to zaciekawiło i zacząłem szukać. O co tutaj chodzi? Rzeczywiście też odkryłem, co to znaczy narodzić się na nowo. Zacząłem prosić Boga i nadszedł ten czas właśnie narodzenia na nowo. Chciałem też sprawdzić, czy ja jestem może jakiś wyjątkowy, wyjątkowo nieposłuszny czy niesłuchający, że nigdy nie słyszałem tej Ewangelii. I postanowiłem, że mojej siostrze opowiem Ewangelię. I zapytałem się, czy słyszała kiedyś coś takiego. Ona również odpowiedziała, że nigdy wcześniej takich rzeczy nie, nie słyszała. Kiedy również była w różnych kościołach, wychowywaliśmy się tak samo przez tyle lat. Nigdy nie słyszeliśmy prawdziwej Ewangelii. Dużo robiliśmy w kościele, ale nigdy nie, nie, nie słyszeliśmy. Zaczęło mnie to strasznie zastanawiać. Nagle zacząłem obserwować, że rzeczywiście nawet w tym kościele, w którym jestem, w którym później słyszałem Ewangelię, nikt też nie zwraca uwagi na to i nie pyta się, jaka jest nasza relacja z Bogiem, czy my jesteśmy nowo narodzeni. I w pewnym momencie zauważyłem, że niestety, ja nie mówię, że ci, którzy tak robią, to nie są narodzeni na nowo. Natomiast bardzo często zapominamy, aby zwracać uwagę i mówić o nowonarodzeniu i przypominać, że to jest to, co powiedzmy tak kolokwialnie powoduje, że mamy dostęp do nieba. Kolejny taki przykład, właśnie w innym już kościele znowu pojawił się misjonarz, bodajże z Tajlandii, który miał piękne kazanie, po całym nabożeństwie było spotkanie i pastor pomocniczy, który zajmował się tym misjonarzem, Przyszedł do mnie razem z misjonarzem, żeby mnie przedstawić i zaczął opowiadać moją historię: jak to ja przyszedłem do tego kościoła, jak to Bóg mnie prowadzi, jak to służę w tym kościele, i zaczął dużo opowiadać dobrych rzeczy właśnie o mnie. Natomiast ten misjonarz popatrzył się na mnie, wyciągnął dłoń, przywitał się i pierwsze jego pytanie było: Czy ty jesteś nowonarodzonym chrześcijaninem? Strasznie zaskoczyło mnie to pytanie, ale nie dlatego, że nie wiedziałem, co to znaczy. Po prostu znowu ja zrozumiałem, że rzeczywiście, pomimo to, że ja zrozumiałem, że należy się narodzić na nowo, tak naprawdę dalej o tym nie mówię. I inni też dookoła nie mówią, i tak naprawdę to było pierwsze pytanie, które mi ktoś zadał, czy ja jestem narodzony na nowo? Uśmiechnąłem się, mogłem z dumą odpowiedzieć. Że tak, jestem nowonarodzonym chrześcijaninem. Dalej mogliśmy e, rozmawiać, ale to pokazało mi, że ten człowiek, pomimo tego, że pastor o mnie mówił takie dobre rzeczy, popatrzył się na mnie i chciał upewnić się: czy to, że ja to robię, to jest jedno, ale czy ja jestem narodzony e, na nowo? Myślę, że powinniśmy w naszych kościołach i wśród właśnie też znajomych mówić o tym, o Jezusie Chrystusie. Bardzo, wiele, bardzo dużo i wiele osób odpowiada tak, ja wierzę w Jezusa. Ale sam Pan Jezus mówi: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może użyć Królestwa Bożego. To proste pytanie może kogoś zdenerwować i może zdenerwuje rzeczywiście, ale czy nie warto go zadać? Nie warto się zastanowić nad tym, czy jesteśmy narodzeni na nowo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Błogosławie życzę dobrego dnia. Pomyślmy, czy jesteśmy właśnie narodzeni na nowo. Amen.